Jezus widząc tłumy, wychodzi na górę, po czym zbliżają się do Niego Jego uczniowie. Widzimy jasno w tym fragmencie, w tym początku kazania na górze, że są jakby dwie grupy ludzi: jest tłum i są uczniowie. Czym się różni tłum od uczniów? Uczniowie zadają sobie trud, żeby pójść na górę za Jezusem Chrystusem. Jezus swoje odkupienie, swoje zbawienie adresuje do każdego z nas. Chce, żeby każdy był zbawiony. Ale wśród ludzi, wśród wszystkich, chce mieć też wybraną grupę uczniów. Zauważam, że to jest mniejsza grupa. Ten początek tego kazania na górze zadaje więc mi dzisiaj pytanie: w jakiej grupie ja jestem? Czy jestem tylko częścią tłumu, który idzie za Chrystusem tylko wtedy, kiedy dzieją się cuda, kiedy nic nie jest ode mnie wymagane? Czy zadaję sobie trud bycia uczniem, żeby wyjść na górę? Trzeba zadać sobie trud. Odpowiedz więc dzisiaj sobie na to pytanie: czy jesteś uczniem, czy tylko jesteś częścią tłumu?